Ok, teraz zadanie numer 4. Spójrzmy na treść. Zadanie numer 4. Podać przykład takich macierzy A i B wymiaru 3x3, że wyznacznik macierzy A jest większy od 0, wyznacznik macierzy B jest większy od 0 oraz wyznacznik macierzy A plus B jest mniejszy od 0. No jak to rozwiązać, tak nie wiem, ładnie jakoś sobie wyliczając te macierze, to ja nie wiem. Ale moim zdaniem tu łatwo zgadnąć. Znaczy, bo co? Bo jak próbujemy zgadnąć, no to od czego warto zacząć? Od rzeczy najprostszych. Mamy macierz 3x3. No to tam wyznacznik się liczy metodą Saurusa, no to troszkę to zajmie. Natomiast jest taki rodzaj macierzy, dla których wyznacznik się liczy bardzo szybko, to są macierze diagonalne. Więc pierwsze co, jakbym chciał zgadywać te macierze, to zacząłbym od macierzy diagonalnych. No i co? Powiedzmy, że A równa się... dajmy macierz identycznościową. 1, 1, tutaj mamy same zera. No i co? B równa się 1 minus 2 minus 2. I tutaj też same zera. Mamy dwie macierze diagonalne. No to co? No to ta wyznacznika dta równa się 1, dB równa się 4. A co to jest A plus B? A plus B to jest takie coś, że dodajemy po prostu to do tego i mamy właśnie to miejsce w macierzy i tak odpowiadające sobie punkty. Czyli tutaj w pierwszym tym mamy 1 plus 1, to jest 2. Tu na wszystkich tych będziemy mieć 0, bo w obydwu są 0, czyli też będziemy mieć macierz diagonalną. Teraz tak, 1 minus 2 to będzie minus 1. No i co? 1 minus 2 to też będzie minus 1. Det A plus B równa się 2 razy minus 1 razy minus 1. No to to się równa 2. No to chciałem mieć ujemną. No to co? Musimy troszkę pokombinować. Jak się teraz zastanowić? No tutaj właśnie, co jest istotne, żeby to było dodatnie, ten iloczyn trzech liczb, to one albo muszą być wszystkie trzy dodatnie, albo tylko jedna z nich dodatnia, a dwie ujemne. I nie możemy mieć na przekątnej żadnego zera, bo wtedy wyznacznik 0 nie spełnia ani jednego, ani drugiego. Czyli co? Ja tutaj dałem jedną z trzema dodatnimi, jedną dodatnią. No to z tych dodatnich oczywiście mi wyszło dodatnie, a tutaj te ujemne obydwie jakby przeważyły. A gdybym tak na przykład tu zostawił minus dwójkę, a to zamienił na minus jedną drugą. Co wtedy? Sprawdźmy. Nasze, powiedzmy B1, niech będzie właśnie macierzą 1, 0, 0, 0, minus 2, 0, 0, 0, minus jedna druga. Co to będzie A plus B? No to będzie, tutaj będzie dalej 2, tutaj dalej będą 0. Tutaj dalej będzie minus 1, a tutaj będzie 1 druga. No i jaki jest wyznacznik sumy A plus B? To się równa 2 razy minus 1 razy 1 druga. To się równa minus 1. No i co? Wyznacznik tej macierzy jeszcze sobie szybko policzmy, żeby mieć pewność. To jest 1 razy minus 2 razy minus 1 druga. To się upraszcza, wychodzi i minusy się upraszczają, wychodzi 1. Wyznacznik ten jest 1, wyznacznik A jest 1, wyznacznik sumy jest minus 1. Właśnie skonstruowaliśmy przykład. Przyznam szczerze, że miałem przygotowany inny przykład, ale to się okazało na tyle proste, że nie trzeba było go wyciągać. To jest rozwiązane zadanie, podajemy przykład ten, pokazujemy sumę, że ona jest taka, liczymy wyznaczniki, że one są dodatnie i co, i liczymy wyznacznik sumy, że jest ujemny, no i mamy tam 3 czy 4 punkty. No w tamtych czasach to właśnie się dostawało 3 czy 4 punkty za zadanie. I koniec zadania. Dziękuję.